Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. W ubiegły wtorek, 17 października, policjanci dzierżoniowskiej drogówki, pełniący służbę nieoznakowanym radiowozem z wideorejestratorem, zatrzymali się przed przejściem, aby przepuścić pieszego. Wówczas drugim pasem ominął ich Volkswagen. Funkcjonariusze ruszyli za odjeżdżającym samochodem, a następnie za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydali polecenie do zatrzymania. Siedzący za kierownicą tego pojazdu, mężczyzna nie zastosował się jednak do niego i podjął próbę ucieczki, w trakcie której dopuścił się szeregu wykroczeń w ruchu drogowym. W pewnym momencie kierujący Volkswagenem zatrzymał się, opuścił pojazd, pozostawiając w aucie 9-letniego syna i zaczął uciekać pieszo. Po krótkim pościgu mężczyzna został zatrzymany. Okazał się nim 31-latek, który na stałe przebywa poza granicami kraju. Mężczyzna był poszukiwany listami gończymi przez sądy w Legnicy i Kłodzku celem doprowadzenia do odbycia kar pozbawienia wolności. Ponadto w trakcie przeszukania u zatrzymanego ujawniono marihuanę. Kontrola dokumentów wykazała również, że nie miał on uprawnień do kierowania pojazdem. Pobyt w zakładzie karnym może się mężczyźnie przedłużyć, gdyż niezatrzymanie do kontroli zagrożone jest karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za posiadanie narkotyków grożą 3 lata pozbawienia wolności. Dodatkowo mężczyzna będzie musiał odpowiedzieć za szereg wykroczeń popełnionych w ruchu drogowym. Pszczyńscy policjanci zatrzymali 38-latka, który posiadał znaczną ilość środków psychotropowych. Zakazane substancje mundurowi odkryli w pluszowej zabawce. Sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące. Wszystko zaczęło się od zwykłej kolizji drogowej, której sprawcą był kierujący Citroenem. Policjanci patrolujący ulice powiatu pszczyńskiego zauważyli w przydrożnym rowie uszkodzony samochód. Jak się okazało, w osobowym Citroenie znajdował się kierowca i pasażerka. 30-letnia kobieta doznała urazu głowy i nogi. Wezwani na miejsce ratownicy medyczni udzielili poszkodowanej pomocy, natomiast policjanci zajęli się wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia. Okazało się, że 38-letni mężczyzna, jadąc ulicą Pszczyńską w miejscowości Miedźna, zjechał na przeciwny pas ruchu, uderzył w drzewo, a następnie wpadł do rowu. Podczas prowadzonych czynności na miejscu zdarzenia drogowego policjanci wyczuli od uczestników charakterystyczny zapach substancji narkotycznych. Uwagę zwracało też ich nietypowe zachowanie. Mundurowi, mając przypuszczenia, że osoby mogą znajdować się pod wpływem środków odurzających, przystąpili do szczegółowej kontroli. Na jej efekty nie trzeba było długo czekać. W samochodzie 38-latka policjanci znaleźli wagę elektroniczną, skradzione tablice rejestracyjne, zegarki, które mogły pochodzić z kradzieży, a także przedmioty przypominające broń. Na tym jednak nie koniec. Mundurowi znaleźli znaczną ilość substancji zabronionych, które były ukryte w pluszowej zabawce. Mężczyzna został zatrzymany. Policjanci przebadali narkotykowymi testerami i dokładnie zważyli wszystkie substancje. Łącznie mundurowi zabezpieczyli ponad 200 działek dilerskich substancji psychotropowych, a także susz marihuany. Mężczyzna był trzeźwy. Została mu pobrana krew do badania na zawartość narkotyków. W czwartek, tuż przed godziną 8, dyżurny został powiadomiony o usiłowaniu kradzieży w jednym z supermarketów na terenie Puław. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 22-latek został złapany przez pracownika ochrony na kradzieży alkoholu na kwotę ponad 1000 zł. Zatrzymany przez ochroniarza złodziej stał się agresywny. Zaczął go szarpać i odpychać. Część butelek z alkoholem wypadła mu z rąk i rozbiła się o podłogę. W tym czasie podbiegł do nich drugi z pracowników ochrony. Wówczas 22-latek chwycił rozbitą butelkę i zaatakował ochroniarza, raniąc go. Mimo tego pracownicy ochrony obezwładnili agresora i wezwali policję. Policjanci zatrzymali 22-letniego puławianina. Mężczyzna był nietrzeźwy. Trafił do policyjnego aresztu. Pracownik ochrony został przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawą zajęli się kryminalni,
którzy ustalili, że kradzież rozbójnicza w supermarkecie to nie jedyne przewinienie 22-latka. Okazało się bowiem, że kilka godzin wcześniej, w nocy wraz z drugim mężczyzną napadli i pobili 39-latka z Puław oraz ukradli mu portfel z dokumentami, kartą bankomatową i gotówką w kwocie prawie 1 000 zł. Kryminalni ustalili, że drugim z napastników jest 29-latek z Puław. Mężczyzna został zatrzymany i już usłyszał zarzut rozboju. Z kolei 22-latek będzie odpowiadał w warunkach recydywy, gdyż był już karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu i odbywał z tego tytułu karę pozbawienia wolności. Usłyszał zarzut rozboju oraz kradzieży rozbójniczej. Wczoraj na wniosek policji i prokuratury obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani przez sąd na 2 miesiące. Zgodnie z kodeksem karnym za rozbój grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. W przypadku 22-latka kara może zostać zwiększona o połowę. Kierowca lawety nie żyje po tragicznym zderzeniu z samochodem osobowym marki BMW w Gutach Małych. Śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim próbują ustalić przyczyny tego tragicznego zdarzenia. W piątek, około godziny 16:45, na drodze w Gutach Małych doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów. Z nieznanych przyczyn 66-letni kierowca BMW, jadąc z Gut Dużych w kierunku Biedrzyc, zjechał na pas przeciwnego kierunku. Niestety, w tym samym czasie z naprzeciwka nadjeżdżała laweta marki Citroen, która przewoziła ciężki sprzęt, tokarkę. W wyniku tego tragicznego zdarzenia kierowca lawety, 51-letni mieszkaniec powiatu makowskiego, zginął na miejscu. Z kolei kierujący BMW, mieszkaniec powiatu ostrołęckiego, nie odniósł poważnych obrażeń. Według informacji przekazanych przez policję, był trzeźwy. Podkomisarz Monika Winnik z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim podkreśliła, że wstępne ustalenia wskazują na to, że to właśnie kierujący BMW zjechał na przeciwległy pas ruchu. Przyczyny i okoliczności tego wypadku są jeszcze dokładnie badane przez śledczych, którzy działają pod nadzorem prokuratora. Mieszkańcy regionu są wstrząśnięci tym tragicznym zdarzeniem i czekają na oficjalne informacje na temat przyczyn wypadku. Tragiczne zdarzenie miało miejsce w Tychach. W mieszkaniu przy ulicy Edukacji odnaleziono ciała 21-latka i 23-latki. Prokuratura już prowadzi w tej sprawie śledztwo. Wszystko wydarzyło się 19 października. Gdy siostra młodego mężczyzny nie mogła się z nim skontaktować, postanowiła sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Po bezskutecznych próbach wejścia do mieszkania wezwano służby ratunkowe. Jak mówi Paulina Kęsek, rzecznik tyskiej policji, w mieszkaniu odnaleźliśmy ciała 23-letniej kobiety i 21-letniego mężczyzny. Na ich ciałach nie były widoczne obrażenia. Według niepotwierdzonych informacji, obok ciał znaleziono opakowania, które mogą świadczyć o zażyciu narkotyków. Istnieje podejrzenie przedawkowania. Na chwilę obecną postępowanie jest prowadzone w kierunku ustalenia okoliczności, w jakich te osoby miałyby zażyć te substancje, które doprowadziły do ich zgonu. Taka hipoteza jest wiodąca, ale sprawdzamy wszystkie potencjalne wersje, również ewentualny udział w tym zdarzeniu osób trzecich, zaznaczyła. Obecnie czekamy na wyniki sekcji zwłok, które pomogą określić przyczyny zgonu oraz ustalić okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Czeremsze wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Zabezpieczenia Działań Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w Łodzi obywatela Ukrainy, który był zaangażowany w organizowanie nielegalnego przekraczania granicy naszego państwa. Jest to kolejna osoba zatrzymana w związku z prowadzoną sprawą. W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że mężczyzna czerpał korzyści finansowe z koordynowania i organizowania transportów nielegalnych migrantów do Niemiec. 38-latek usłyszał zarzut organizowania nielegalnego przekraczania granicy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Nie wyklucza się kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Samolot linii Alaska Airlines, zmierzający do San Francisco, został nagle przekierowany do Portland po niepokojącym incydencie. Jeden z pasażerów z zawodu pilot, nie będący w tym momencie na służbie, usiłował wyłączyć silniki maszyny. Informację tę potwierdziła amerykańska Federalna Administracja Lotnicza.
Samolot linii Alaska Airlines wystartował w niedzielę o godzinie 17:23 z lotniska Painfield. W chwili startu na pokładzie znajdowało się 80 pasażerów, w tym jedno niemowlę. Planowany przylot do San Francisco został jednak zmieniony po incydencie, który zdaniem administracji miał potencjał zagrożenia wobec bezpieczeństwa pasażerów. Z doniesień wynika, że mężczyzna siedzący w kokpicie próbował wyłączyć silniki maszyny poprzez uruchomienie systemu przeciwpożarowego. Załodze udało się jednak szybko zareagować, obezwładnić mężczyznę i usunąć go z kabiny. Portal informacyjny The Seattle Times podaje, że mężczyzna był pilotem, który po zakończeniu służby korzystał z przelotu powrotnego do swojej bazy. Takie zachowanie nie jest niecodzienne. Pracownicy linii lotniczych mają prawo do takiego przelotu, jeżeli są wolne miejsca. W tym konkretnym przypadku jedynym dostępnym miejscem był jump seat w kokpicie. Po bezpiecznym lądowaniu w Portland 44-letni pilot został aresztowany. Biuro szeryfa hrabstwa Multnomah postawiło mu aż 83 zarzuty usiłowania morderstwa, mając na uwadze wszystkich pasażerów i członków załogi. W sieci pojawiło się nagranie, na którym kierowca taksówki wciąga nosem biały proszek. Tożsamość mężczyzny oraz natura proszku nie zostały jeszcze ustalone przez policję. Z nagrania wynika, że kierowca taksówki, który prawdopodobnie pracuje w firmie Promin Partner, wciąga nosem niezidentyfikowany biały proszek. Sytuacja ta jest alarmująca i wymaga dalszego śledztwa, mówi podinspektor Sylwester Marczak, rzecznik prasowy komendanta stołecznego policji. Bohdan Jefimenko z firmy Promin Partner w rozmowie z dziennikarzami wyraził obawę w związku z incydentem, podkreślając jednocześnie trudność identyfikacji kierowcy na podstawie dostępnego materiału. Mamy 1500 licencji w całej Warszawie, a konkretnie niebieskich Toyota Prius około 100 w naszej firmie. Aby dokładnie zidentyfikować kierowcę, potrzebny jest numer rejestracyjny samochodu, wyjaśnił Jefimenko. W związku z tą sytuacją odbyła się wizyta przedstawicieli policji w firmie Promin Partner. Jefimenko potwierdził współpracę z organami ścigania i podkreślił, że jeśli kierowca zostanie zidentyfikowany, zostanie z nim zerwana umowa zlecenie. Podinspektor Marczak zachęca obywateli do zgłaszania takich incydentów policji, wskazując na wagę szybkiej interwencji w przypadku kierowców działających pod wpływem substancji odurzających. Marczak przypomina również o surowych konsekwencjach prawnych wobec osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków, które mogą wynosić nawet do 12 lat pozbawienia wolności w przypadku spowodowania wypadku z ofiarami śmiertelnymi lub ciężkimi obrażeniami. Trwa poszukiwanie 44-letniego Grzegorza Borysa, podejrzewanego o zamordowanie swojego 6-letniego syna. Mimo intensywnych działań nie odnaleziono go. W związku z prowadzoną akcją policja ostrzega przed wchodzeniem do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego między Karwinami a Chwarznem. W operacji uczestniczy ponad 1000 funkcjonariuszy wspieranych przez 2 śmigłowce. Kluczem do sprawy może być krótki list odnaleziony na miejscu zbrodni, który zostanie przebadany przez grafologa. Grzegorz Borys, podejrzany o zabójstwo, jest żołnierzem. Policja otrzymała informację o tragedii w piątek około godziny 10 przy ulicy Górniczej w Gdyni. Wkrótce po tym opublikowała jego wizerunek, prosząc o wszelkie informacje na temat jego miejsca pobytu. Ostrzegła jednocześnie, aby nie próbować zatrzymać go na własną rękę. W poniedziałek o godzinie 9 rozpoczęły się poszukiwania terenowe. Mimo trudności pogodowych, akcja nie została przerwana ani na chwilę. Policja informuje, że ma pewne wskazówki prowadzące do miejsca, w którym mógłby się ukrywać Borys. Akcja poszukiwawcza skoncentrowana jest głównie w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Policja poprosiła mieszkańców o unikanie tego terenu, by nie zakłócać działań i nie zacierać ewentualnych śladów. W związku z licznymi sygnałami od mieszkańców, policja założyła specjalną skrzynkę e-mail do zbierania informacji. Policja intensywnie patroluje ulice Gdyni, a także prowadzi kontrole drogowe. W akcji uczestniczą funkcjonariusze z różnych jednostek w całym kraju. Żandarmeria wojskowa zabezpiecza budynek, w którym mieszkał Borys. Pomimo wszelkich starań, nie wiadomo, gdzie może się ukrywać podejrzany. Prokuratura postanowiła wystąpić o europejski nakaz aresztowania, choć to nie oznacza, że Borys mógłby być za granicą. Śledztwo, początkowo prowadzone przez prokuraturę rejonową w Gdyni, przejęła prokuratura okręgowa w Gdańsku.
W domu Borysa znaleziono list z przeprosinami, który został włączony do akt sprawy. Prokuratura potwierdza istnienie tego listu i planuje przeprowadzić jego analizę grafologiczną. W akcji poszukiwawczej udział bierze również śmigłowiec policyjny oraz wojskowy. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.